Polska pomoc dla ogarniętej wojną Ukrainy. Rodzina 500+ i wnioski na nowy okres rozliczeniowy. A na koniec Muzeum Wojska Polskiego w nowej odsłonie. Tak zapowiada się niedzielny infowieczór. Aleksandra Gronowska, zapraszam. W ciągu ostatniej doby Rosjanie dokonali niemal 100 ataków powietrznych, w tym na infrastrukturę cywilną. W związku z niebezpieczną sytuacją na wschodzie kraju cywile decydują się na ewakuację w bezpieczniejsze regiony. Wielu Ukraińców cierpi z powodu ogromnego bezrobocia i potrzebuje pomocy humanitarnej. Więcej o sytuacji na Ukrainie w relacji naszego korespondenta w Kijowie, Tomasza Jędruchowa. Do Charkowa każdego dnia przyjeżdżają setki uchodźców, którzy w wyniku rosyjskich ostrzałów stracili domy i miejsca pracy. Mogą jednak liczyć na pomoc organizacji humanitarnych z kraju i z zagranicy. Pracę jednej z nich obserwował Marcin Lustig. W ogarniętej wojną Ukrainie brakuje właściwie wszystkiego. Według ONZ pomocy potrzebuje 18 milionów Ukraińców. Pomagają Polacy za pośrednictwem instytucji wspierających Ukraińców w tym trudnym czasie. O Dniu Pomocy Ukrainie Konrad Warzocha. Wkład Polski w pomoc Ukrainie podkreślał Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych w programie Gość Wiadomości. Do wojska wstąpiła w ubiegłym roku rekordowa liczba ochotników, największa od czasu zlikwidowania obowiązkowej służby wojskowej. Wojsko Polskie liczy 164 tysiące żołnierzy. To niemal dwa razy więcej niż jeszcze 7 lat temu. Docelowo ma być to 300 tysięcy. Piotr Pawelec. Rząd Izraela wysłał na ulicę więcej policji i wojska. Mieszkańcy Jerozolimy mimo strachu uczestniczą we wspólnych modlitwach. Świat przesyła wyrazy wsparcia, ale też prośbę o dialog, który ma skończyć rosnącą falę przemocy. Więcej z Jerozolimy Damian Stanisławski. Ataki w Jerozolimie zmusiły władze Izraela do postawienia lokalnych służb w stan najwyższej gotowości. Również w Stanach Zjednoczonych zwiększono liczbę policyjnych patroli w okolicach synagog. Prezydent Joe Biden zagwarantował też wsparcie w rozmowie telefonicznej z premierem Izraela. O szczegółach z Waszyngtonu Joanna Pinkwart. Trwają ferie zimowe, w związku z tym na drogach wzmożony ruch. Bezpieczeństwa pilnują m.in. inspektorzy transportu drogowego. Wielu uczniów wraca do domu z zimowego wypoczynku, a część dopiero wyjeżdża. A o podstawowych zasadach podczas podróży, m.in. w czasie ferii zimowych, na antenie TVP Info mówił główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur. To jeden z największych zbiorów muzealnych w naszym kraju. Niemal 300 tysięcy eksponatów oręża polskiego. Przez lata można było je oglądać w centrum Warszawy. Teraz Muzeum Wojska Polskiego przenosi się do warszawskiej Cytadeli. Jeszcze przed przerwą związaną z przeprowadzką zwiedzający tłumnie przyszli obejrzeć eksponaty. Waldemar Stankiewicz. I na tym kończymy infowieczór, ale ja się z Państwem jeszcze zobaczę w serwisie o 23.55, na który już teraz serdecznie zapraszam. Spokojnego wieczoru.